Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym filmie chciałbym opowiedzieć Wam o facetach w czerni, ściśle tajnej rządowej organizacji, której celem było monitorowanie, regulowanie i nadzorowanie pozaziemskich form życia przebywających na Ziemi. Ta tajna jednostka została założona w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 50. po katastrofie w Roswell. Z początku był to mały oddział rządowej agencji, który miał dokonywać prób kontaktu z istotami pozaziemskimi. Wszystko zmieniło się 2 marca 1961 roku, gdy udało im się nawiązać kontakt z kosmicznymi uciekinierami. Po tym incydencie dowódcy tajnych służb przyjęli wspólną rezolucję, która uczyniła Ziemię strefą apolityczną dla kosmitów, którzy szukali dla siebie azylu. Od tamtej pory faceci w czerni zyskali niezależność od amerykańskiego rządu, po czym stali się najważniejszą tajną agencją, która była odpowiedzialna za pilnowanie kosmitów na Ziemi, tak aby nie dowiedziała się o nich opinia publiczna. Założycielami tego niezależnego ugrupowania było 7 agentów, astronom i przypadkowy mężczyzna, który zgubił drogę do dziewczyny i znalazł się na miejscu lądowania pierwszych kosmitów. Wraz z rozwojem i coraz szerszą paletą obcych ras przebywających na Ziemię, ugrupowanie, aby podołać zadaniu, musiało rekrutować nowych członków. Każdy kandydat na agenta miał obowiązek zerwać wszelkie powiązania ze swojego starego życia, przy czym pomagała również sama agencja, usuwając wszelkie ślady istnienia konkretnej osoby. Oczywiście w momencie przejścia na emeryturę, agenci mogli powrócić do tego, co robili przed rozpoczęciem służby. Jednak dzięki specjalnej technologii wymazywano im wszystkie wspomnienia o pracy w tajnej agencji. Dzięki temu organizacja dbała, aby informacje o obcych cywilizacjach dalej pozostały tajemnicą. Wszyscy agenci służący w tej jednostce ubierali się podobnie. Czarny biznesowy garnitur, czarne okulary przeciwsłoneczne, a także identyczny samochód służbowy. Do dyspozycji posiadali również szeroką paletę nowoczesnego wyposażenia, które konfiskowali od różnych kosmicznych gatunków, po czym rozwijali indywidualnie w swojej tajnej placówce, która znajdowała się na ulicy Battery Drive 504 w Nowym Jorku. Co ciekawe, komiksowa wersja tej organizacji, oprócz nadzorowania kosmitów, walczyła również z demonami, mutantami, zombie-wilkołakami i różnymi legendarnymi stworzeniami. Przy okazji byli znacznie bardziej brutalni od filmowego odpowiednika, gdyż nie mieli skrupułów, aby mordować ludzi, którzy odkryli ich sekret. W filmach agenci zawsze starali się, aby świadkowie danych wydarzeń tracili wspomnienia dzięki użyciu nowoczesnej technologii. W organizacji służyli również różnorodni kosmici, którzy dysponowali zwiększoną siłą fizyczną czy też ponadprzeciętną inteligencją. Sami ludzcy agenci byli znacznie odporniejsi na ból od zwykłych obywateli. Byli również doskonałymi strzelcami, potrafili walczyć wręcz, a przede wszystkim posiadali umiejętności analitycznego myślenia, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie na każdy napotkany problem. Często walczyli z silniejszymi przeciwnikami, jednak nowoczesna technologia pozwalała zyskiwać im przewagę. Wyposażenie przejęte od różnych ras pozwalało górować im nad każdym kosmitą, który chciał w jakikolwiek sposób złamać ustalenia związane z jego pobytem na Ziemi. Podsumowując, faceci w czerni byli w stanie okiełznać nawet najbardziej niszczycielskie rasy kosmitów, gdyż jeśli ponieśliby klęskę, wywołałoby to globalną panikę, wojnę z obcą rasą lub całkowity upadek ziemskiej cywilizacji. Jeśli będziecie chcieli posłuchać o samych agentach lub rasach kosmitów z tego uniwersum, piszcie śmiało w komentarzach pod filmem, a przygotuję dla Was coś ciekawego. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!